Cześć gwiazdko, cześć ekipa, my się właśnie pakujemy na 40 do wuja, tak? Tak koteczku? Niunia jeszcze jest w piżamce, bo ja nie przerabierałam. Powiem wam, że ja też, o mokre włosy, bez make-upu. Powiem wam, że takie pakowanie się z dzieckiem nawet na jeden dzień to jest pół walizki albo walizka. Nie wiem o co chodzi, zawsze biorę tyle rzeczy, nie Niuniu? Tak? No więc pakujemy się szybciutko. I lecimy, mamy godzinę do Ani, lecimy wcześniej, tak byśmy pojechali pewnie tak, żeby być na 19 na miejscu, ale mamy balony, które trzeba przywieźć jeszcze, więc będę nagrywała na pewno relację z 40 mojego szwagra. Zofia, pomachaj. Anna. Jaką sukienkę! Sukienkę? Tak. Jaka urocza! Słodka, zacz tanterką. No ale duża, już to już będzie na, jak będzie miała 74? Tak. O, widzisz? Ja już... Od razu wiesz. A ja? W ostatnim vlogu jaka jesteś ładna? Kto? Ty co? Nie no, aż tak głośno nie wiem. Nie? A ja widziałam. Chyba. Nie żyję, żyję nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyję, żyję nam. Nie żyję nam. Broni lecą. Warto zrobić możliwe osoby, zestrzyj na tym zęby. Zrozumiałem, że to było miło, co chcę odczuć z nią. Tajemnicy do swoich gwiazdem, ona marzy mi o nowej szczęści. Czemu mi liczka tylko znowu się musi, na stanie tak jak serca. Się zgrzałam, jak ja wyglądam dzisiaj. Dramat. Michał właśnie przyniósł buty z komórki i idę prać. Nie wiem, czy się nic z nimi nie stanie. Na pewno z Adidasami nie, ale tu mam jakieś takie trzepaczki i może być różnie. Zapomniałam, że w ogóle mam takie buty. Nie pamiętałam, że mam takie jakieś laczki. W ogóle zapomniałam o nich, no ale tak to jest, jak coś się schowa w komórce i się tam nie zagląda przez dłuższy czas.
Tak, piesiu. Ojo. Chodź. Chodź, pokażemy ludziom, jaki mamy zachód słońca, co? A, słabo widać. Kwiatki mi się pięknie porozwijały. Tylko goździk padł, no ale trudno. Tu mam jeszcze jakieś spodenki, sukienki. Zaraz je przejrzę, czy się w nie zmieszczę. A ja idę ćwiczyć. A jutro planuję iść na siłkę, kupić karnet. Jutro też jadę do firmy. Poznać Niunię z moimi współpracownikami. No, nie mogę się doczekać. Stęskniłam się za tymi ludźmi, także fajnie będzie ich zobaczyć. A my byliśmy w firmie, tak, Niuniu? Zabawki kontrastowe dają radę. I wracamy, tak się za nimi stęskniłam, tak było ich dobrze zobaczyć. Kto ma taki piękny kapelusz? Tato ci kupił wczoraj kapelusz? O. O Jezu. Ja się przebrałam właśnie i idziemy, bo wiem, że dziewczyny są na osiedlu z dzieciątkami, więc my też. Tutaj gwiazda ma taki kapelusz. Tatuś wczoraj kupił w Hemie. Golutkie nóżki, bo jest tak cieplutko. Uuu, kto tak wali? No, idziemy się spotkać z dziewczynkami. No hejka. Ja właśnie pożegnałam Monię. Była u mnie na 3 godzinki. Dzisiaj jest dzień przyjaciela, więc była u mnie moja przyjaciółka. Tutaj gwiazda się przeciąga, bo już wstała. A w związku z tym, że była u mnie Monia, to coś mi się przypomniało. Przypomniało mi się, że chyba w przedostatnim filmiku mówiłam wam, że nie polecam wam balsamu z Flafa. Ten arbus banan. I ostatnio, jak była u mnie Monia, to miałam właśnie nagrać taką aktualizację, że nie wiem, jak to się dzieje, po prostu jakieś czary mary. Ale Monia posmarowała się tym balsamem i ten balsam tak pięknie na niej pachniał. A ja mówię, a zobacz u mnie. I porozsmarowałam na moją skórę i to tak śmierdzi. I nie wiem, czy kwestia tego, że ja karmię, nie, po prostu nie wiem, ale ten balsam jest ok, ale nie dla mnie. Nie wiem, nie wiem, co się zadziało z tym balsamem, ale tak jest. Wczoraj zamówiłam sobie, znaczy nie wczoraj, kilka dni temu, chyba z 3 dni temu zamówiłam matę dla Niuni. Przyszła piankowa, więc fajnie, mamy na czym ją odkładać. I zamówiłam też taki warkocz do łóżeczka, ale go odsyłam, bo mi Michał kazał. Mój mąż jak zwykle ma rację. Nie no, śmieję się, no ale ma rację, że nie powinno się używać takich warkoczy do łóżeczka. No ale to tak ładnie wygląda i tak bardzo chciałam, ale no niestety odsyłam. Jutro idę dalej oglądać Lucyfera, bo troszkę się uzależniłam. Więc tak, mam taki fajny kombinezon, no podoba mi się. Podoba mi się, wynegocjowałam go na Allegro za chyba 25 zł, więc spoko. Idę ogarniać Niunię, bo wstała i pewnie będziemy się karmić. Cześć! Jest czwartek rano. Tutaj gwiazda sobie, o, leży, nakarmiłam ją, a ja chciałam wam pokazać, bo zmieniliśmy, znaczy ja zmieniłam sobie dietę z Body Chief na Be Diet. Wzięłam sobie 1800 kalorii, także zobaczymy, co tu dzisiaj jest. Nie pamiętam, sprawdzałam na stronie menu, ale nie pamiętam. Dzisiaj tylko Agatka mi wysłała, że jest owsianka z cynamonem. No ja za cynamonem to tak średnio przepadam. Już otwieram, tylko wezmę nóż. Nie lisz jej, Stasiek, ja ją kremem wysmarowałam. Nie lisz, nie lisz. Więc tak, na śniadanie mamy owsianka. A nie,
risotto gruszkowe z cynamonem i prażonymi płatkami migdałów. Tu mamy podwieczorek krem z pieczonych warzyw. Na drugie śniadanie koktajl wiśnia w czekoladzie. Fajne. Na obiad wołowina po burgundzku z kaszą gryczaną i surówką z buraka. No, kasza gryczana też tak średnio, no ale. I placki warzywne z dipem z awokado, więc też fajne. No zobaczymy jak to smakuje. Dam wam znać. Fajnie, bo miałam przed wzięciem diety, jak tylko ją zamówiłam, to dzień wcześniej zadzwoniła do mnie pani dietetyk z Be Diet i przeprowadziła ze mną taki wywiad, poradziła w pewnych sprawach, więc tak bardzo sympatycznie, bardzo fajnie, taki duży plus za to. Idę jeść śniadanko. No ja się zmęczyłam, a tu mi bomba wyskoczyła. Tu jest mój towarzysz. Właśnie posprzątałam w szafie po nie wiem jak długim czasie niesprzątania w szafie. Zrobiłam w końcu porządek. Posegregowałam sobie rzeczy. Ja nie umiem układać w szafie. No zobaczcie jak to wygląda. Po prostu dalej brzydko, ja nie wiem. Ewa, help. Proszę pomocy. Ona tak ładnie, moja siostra tak ładnie składa rzeczy w szafie i ma zawsze taki piękny porządek. I tak, tu mam rzeczy, które i jak pojadę do domku, to przekażę Zuzi do przebrania. Tu mam rzeczy dla mojej Ewuni ciążowe. Może coś tam sobie wybierze, no i w końcu może mi zabierze tego nieszczęsnego rogala. A tu mam w worku jeszcze do posegregowania, bo muszę tu odrzucić kilka rzeczy. I te rzeczy, które mam tutaj w worku, muszę jeszcze przebrać. I będę je oddawała na taką stronę rzeczy do oddania, ubrania do oddania, przepraszam. I też napisałam do sąsiadów, napisałam na grupie osiedlowej, czy ktoś ma jakieś ciuchy do oddania. I ta akcja jest taka, że pakujesz rzeczy w karton, przyjeżdża kurier i je odbiera i za ilość kilogramów, którą przekazałaś, ta firma przekazuje datek na fundację i na akcję, która jest u nich na stronie i jakby rejestrując tą paczkę wybierasz sobie akcję, którą chcesz wesprzeć, no i oni później przekazują pieniążki, także fajnie. Ja ostatnio oddawałam, ostatnio jak robiłam przegląd szafy, to chyba dwa wory wrzuciłam tutaj do tego kontenera do odzieży, ale jakoś nie wiem, zawsze jak tam wrzucam ubrania, to mam takie coś, że nie wiem, gdzie te ubrania trafią i tak mi trochę szkoda tych ubrań z jednej strony, z drugiej strony też no, nie chce mi się ich wystawiać na Vinted, bo to są takie ciuchy, nie wiem, co po złotówce by może poszły. Fajnie, że Olcia mi podpowiedziała o tej stronie ubrania do oddania, no i sobie oddam tam ubrania, więc polecam, jak komuś zalega coś w szafie, przekazać po prostu tam i przy okazji wesprzeć jakąś akcję. Ślicznie! Weź aparat, tak żeby ten ona dążył, prowadzi za nim wzrok. No za długo. Nie, dobrze. Ślicznie! Ale pięknie, kochanie! Cześć! Cześć! Śmieszne to jest? Śmieszne to jest? Ślicznie, kręcił główką! Pięknie! Miałam się ogarnąć, ale mi się nie chce. Miałam się iść pomalować. Ale gwiazda mi tutaj wcina grzybka. Miała spać i co? O! Cześć! Jestem cześć zawsze, co? Właśnie skończyłam nagrywać filmik, co polecam po 2 miesiącach życia z dzidzią, także już pewnie jest na kanale. Ja ogarnięta. Dzisiaj mamy niedzielę, zaraz przyjeżdża do nas znajomy Michała. Zamówiliśmy sushi i będziemy sobie wcinać.
Dzisiaj weekend, a jak weekend to pogoda do dupy. Tak by człowiek wyszedł trochę na spacer, chociaż jak Michał nie pracuje dzisiaj, a tak to nic, siedzimy w domu. Ja lecę montować filmik, więc zajmie mi to pewnie z godzinkę jeszcze. Michał się zajmuje nią. No i taka to nasza niedziela. Jest wtorek, a ja się wybrałam na siłownię. Wczoraj Michał był pierwszy raz na siłowni po dłuższym czasie. Dzisiaj moja kolej, on zajmuje się niunią. Także nie mogę się doczekać, jestem taka podekscytowana. Nie wiem, co będę robiła, muszę taki obiegówkę sobie taką zrobić, więc szybka godzinka, półtorej godzinki i wracam do domku. Po treningu była siła, była moc. Normalnie wchodziłam na tą siłownię i tam była wiela na recepcji, jak na skrzydłach leciałam. Naprawdę, nie było mi półtora roku. Fajnie było zobaczyć kilka osób, z którymi ćwiczyłam, jak chodziłam na siłownię. I też śmiesznie, no bo nie mamy jakiegoś tam kontaktu tak w życiu codziennym. Mówię, że no, urodziłam. Jak urodziłeś? No, także półtora roku chyba mnie nie było jakoś na siłowni, więc naprawdę super było wrócić. Zrobiłam mega ciężki trening, taki solidny, naprawdę fajnie, ale wracałam na szybkości, bo już Michał do mnie dzwonił, że Nia jest marudna, już była głodna. Mimo, że przed wyjściem ją karmiłam, dobrze, mamy siłownię tutaj dosłownie 3 minutki samochodem, nawet, no, nie no, z 3. Więc szybko wróciłam do domu. Teraz robię sobie jeszcze kawkę. Mam posiłek, co prawda na podwieczorek, ale zjem sobie teraz, bo mam ochotę na trochę słodkości. Jest to fasolowe brownie z musem z owoców leśnych, także będę sobie wcinała. Michał zaraz leci do pracy, Miunia śpi. Ja oglądam Lucifera, już oglądam 4. sezon, nie wiem, w 2 tygodnie, bo nie całe, pochłonęłam cały serial, więc będę płakać niedługo. Jak macie jakiś fajny serial na Netflixie czy na HBO do polecenia, to dajcie znać. Chętnie coś tam obejrzę. Tak jak mówię, Lucifer mi się niedługo kończy. The Bold Type chyba niedługo powinien być 3. sezon na Netflixie, chociaż nie wiem. No, zobaczymy.